Panie prezesie, za nami okres przygotowawczy do rundy wiosennej na Ice pierwszej ligi. Jest pan z niego zadowolony? No tak, jestem zadowolony. Trzeba powiedzieć, że zawodników, których chcieliśmy, tak ściągnęliśmy do siebie. Jeszcze te okienko się nie skończyło. Jeszcze dalej pracujemy na tym, żeby ten zespół w miarę naszych możliwości wzmocnić. Dużo kontuzji nie było. Chłopaki wczoraj rozegrali pożyteczny sparing na naturalnej murawie, czyli same plusy, można powiedzieć, tego okresu przygotowawczego, ale tak jak wiadomo, wszyscy mówią, liga wszystko zweryfikuje, za tydzień zaczynamy i mam nadzieję, że będzie pozytywnie z naszej strony. Zespół przygotował trener Sławomir Nazaruk. Jak ten pierwszy miesiąc współpracy? Wiadomo, że liga to wszystko zweryfikuje, ale jak ta współpraca wygląda, jak się układa, no i jakie odczucia ma prezes z nią związane? Bardzo pozytywnie, tak jak między innymi dlatego się zdecydowaliśmy też na trenera Nazaruka, że to człowiek stąd, który już ponad 20 lat pracuje w Górniku Łęczna z małymi przerwami. Bardzo pozytywnie, drużyna też jest bardzo zadowolona, trener Nazaruk też jest zadowolony z tego, jak drużyna do tego wszystkiego podeszła. Mam nadzieję, że to wszystko będzie pozytywnie w dalszej części tego sezonu i że zwycięsko wyjdziemy z tego sezonu, a zwycięsko to znaczy, że się spokojnie utrzymamy w pierwszej lidze. No właśnie, celem jest utrzymanie w pierwszej lidze, ale na pewno no prezes jako prezes klubu musi też myśleć długofalowo o kolejnych sezonach. Jak prezes widzi Górnika dalej? Już są jakieś zabiegi czynione po to, żeby budować zespół na kolejny sezon rozgrywkowy, czy skupiamy się na tym, co jest tu i teraz? Same transfery, które zrobiliśmy w tym okienku transferowym i transfery, które zrobimy, mam nadzieję, do końca tego okienka transferowego będą świadczyć i świadczą o tym, że już myślimy tak długofalowo, bo ja się nie wycofuję i nigdy się nie będę wycofiwał z tego, co powiedziałem pół roku temu, że my Górnik Łęczna chcemy oprzeć na ludziach, którzy są stąd, na ludziach, którzy trochę serca tutaj zostawili, tak jak ci starsi zawodnicy, którzy grali tutaj przez dłuższy okres czasu, plus ci młodzi zawodnicy. No wiadomo, każdy trener chce jak najlepszych zawodników. To, że ktoś jest młody, nie znaczy, że jest dobry, tak? Mamy taki plan, żeby tych zawodników, których pół roku temu podpisaliśmy, żeby ich ogrywać też w drugiej drużynie, bo mamy taką możliwość i poprzez to chcemy też korzystać, żeby ich przygotować do takiego poważnego grania w seniorskiej piłce, czyli w pierwszej drużynie Górnika Łęczna. Mówił prezes, że jeszcze jakieś transfery mogą być poczynione, dokładnie może jakieś nazwiska albo pozycje przynajmniej? Dalej się skupiamy na tym, żeby wzmocnić ten zespół przede wszystkim w ataku, tak. Mam nadzieję, że już jutro załatwimy zawodnika, który przychodzi do nas z Ekstraklasy. Mam nadzieję, że do końca okienka transferowego zrobimy, nawet może się okazać, że zrobimy jeszcze 3 transfery. Także pracujemy bardzo mocno na tym. Nie jest łatwo, sami dobrze wiecie, że sytuacja w tych pół roku, jeżeli chodzi o finanse, nie poprawiła się jakoś nie wiadomo jak. Zaoszczędziliśmy przez tych pół roku trochę tych pieniążków i właśnie chcemy włożyć ten zespół, żeby on był mocniejszy niż był w tamtej rundzie i żeby się spokojnie czuł w pierwszej lidze. Jakieś przeczucia przed tą nadchodzącą rundą? Jestem pozytywnie nastawiony, wierzę w Górnika, wierzę w trenera Nazaruka, wierzę w naszych zawodników, wierzę w tych naszych młodych dzieciaczków też, wierzę w kibiców, także mam nadzieję, że będzie wszystko pozytywnie.